dla Linuxa, dla Maca. Wiadomo, nie pokazywał reklam. Jasna sprawa, nie? Ale dzięki temu programowi użytkownicy tych systemów mogli tak naprawdę korzystać. I świetnie, i bardzo teraz... im dziękujemy. I tak jak mówiłem, będzie. Ja mam zupełnie inne podejście do kogoś, kto zrobił program, dał go. Ja nie wiem, nawet zbierał na jakichś takich donate'ach internetowych, weźcie, dorzućcie parę złotych, no bo ja muszę z czegoś żyć, a robię wam program za darmo. To jest zupełnie inny rodzaj człowieka, niż ktoś, kto zakłada firmę i robi sobie taki model biznesowy. Tak? Bo jest taka firma trzyliterowa, która ma taki komunikator, który się tak strasznie wszystkim podoba, i to jest normalne przedsiębiorstwo, które zarabia też na reklamach. Daje ich mniej, no nie jest dziwne, że ich daje mniej, bo oni nie mają serwerów, oni nie mają administratorów, oni nie mają nocnych dyżurów, oni piszą aplikacyjkę, wysyłają i zaczynają zarabiać pieniądze. Tak, to samo robiły wszystkie duże portale, one się już wycofały, bo to im nie wypaliło, tak? To jednak trzeba się tym zajmować. Ale pytam się to taką rzecz, że wraz z nowym gadu-gadu w zasadzie wszystkie inne aplikacje korzystające z tego protokołu będą, rozumiem... My ich nie możemy wyciąć. Nie będą wyciąć. My nie będziemy wycinać na siłę, choćby z tej prostej przyczyny, że szanujemy ludzi. No, właśnie tego nie zrozumiałem. Dobra. 5000 ludzi używa tego czy tego, jak ich wezmę i wyżnę. No, będziemy grzecznie przekonywać, że fajniej jest. I po to między innymi te dodatki, tak? Po to archiwum online jest zrobione. Po to te wszystkie gry, po to te wszystkie dodatki, po to będzie ten dysk darmowy dla każdego, że to w tym oryginalnym programie będzie i na przykład ten oryginalny program, i tu nie zdradzę wielkiej tajemnicy, to będzie jednocześnie ta maszynka, która będzie synchronizować folder lokalny, tak? Więc będzie warto trzymać ten oryginalny GG w treju, żeby ono cały czas działało, bo ono będzie synchronizowało folder lokalny. I wiele różnych takich rzeczy robimy, żeby ludzie sami z siebie chcieli. Ale jeśli mam mówić o dalszych planach, to o ile z twórcami oprogramowania, które zostało robione na zasadach pasjonackich, to ja bym się chciał spotkać i pogadać. Może ja bym w ogóle zatrudnił, tak, jak są dobrzy. O tyle z firmami, które usiłują nas eksploatować, to jakby poprzedni zarząd gadu był taki delikatny. A może nie był delikatny. Gadu przez 8 lat było firmą, w której reklamy wykupywało się na 6 miesięcy do przodu. Nie było żadnej konkurencji. Skype wbrew pozorom nie był żadną konkurencją dla gadu. Skype był w innej jakby przestrzeni używany i tak czy tak gadu to było must have, jak chodzi o kampanię internetową. Czuję się w obowiązku. Pojawił się Facebook, mamy konkurencję, musimy się... Słuchajcie, nie, bo przepraszam, tak? Ale nie, są jeszcze jakieś kontrowersyjne pytania, to ja odpowiem, potem mnie będą im zadawać. My tu gadu, a konie mokną, ale nawet kontrowersyjne i trudne pytania.